Nowiny są na zawodach w Rudyszwałdzie, gdzie właśnie zrożkowa drużyna, ta najmłodsza, to jest to określenie MDP, dobrze? MDP, tak. Młodzieżowa drużyna poradnicza też biegła. Nie jest łatwo właśnie później pocieszyć, bo zawsze gdzieś coś tam może nie zagrać. Jak się prowadzi takie drużyny, jak się je w ogóle utrzymuje, żeby były? Ogólnie ciężko jest teraz, bo coraz mniej dzieci. Dzieci mają teraz tu jakieś treningi, tu jakieś korepetycje, ale zawsze chcą, zawsze przychodzą na treningi. Też mają właśnie przykład, bo jest u nas drużyna męska, drużyna kobieca i dwie drużyny dziecięce. Pani jest strażaczką. Co skłania do tego, żeby wstąpić w szeregi OSP? Co jest takiego wartościowego w tej służbie, która na pewno nie jest łatwa, czasami nawet kwestia zagrożenia życia, zdrowia, a jednak OSP istnieją, no i na przykład kobiety też tworzą, współtworzą te jednostki. No to trzeba mieć to coś właśnie, bo nie wszyscy są, że polecą do akcji. My akurat jesteśmy, koleżanka ma prawo jazdy, jeździ strażą, jeździmy do akcji, na zawody. I tu troszkę też widzę pasji fotograficznej, bo fotografuje pani głównie tą młodzieżową część. Co jest fajnego jakby w takich zawodach do uwiecznienia? W którym momencie jest warto sięgnąć po aparat i nacisnąć spust? Ogólnie to jakieś przeskoki właśnie przez płotek, tak jak biegną. Ale to jest fajna pamiątka, bo wróci się do tych zdjęć za 10 lat i patrzy się na te dzieci, które były, już są takie, a były takie małe. Nie? Otóż to. I do tego filmiku też będziemy wracać. Godność, jak można powiedzieć? Mirela Bugdol. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pani Mirela. Dziękuję.